drodzy bracia i siostry. Zapraszam do zobaczenia niezwykle interesującego filmu ukazującego najpiękniejsze zakątki południowej Ameryki. Mało jest krajów, które poruszałyby wyobraźnię równie mocno jak Peru. Ziemia pradawnej, wielowątkowej kultury, o której przypominają opuszczone miasta. Turyści przybywają tutaj, by odkrywać zagadkową cywilizację Inków. Do sławnych atrakcji archeologicznych, jak górska stolica Inków Machu Picchu, czy olbrzymie tajemnicze rysunki na pustkowiach koło Nazca, można jeszcze dodać wiele innych, nie mniej zachwycających zakątków tej ziemi. Nasze poszukiwanie przygód rozpoczynamy od zwiedzania stolicy Peru, Limy. Ta ruchliwa i przeludniona metropolia założona przez Franciszka Pizarra w 1535 roku skupia 1/3 z 24 milionów mieszkańców Peru. Jesteśmy już w sercu Limy, na placu de Armas, gdzie najstarszym zabytkiem z 1650 roku jest wzniesiona pośrodku fontanna z brązu. Obok niej ustawiono ogromny konny posąg Franciszka Pizarra. Na lewo, odzdobionej płaskorzeźbami katedry, znajduje się pałac arcybiskupi, wyróżniający się wspaniałym balkonem. Jest tu również Pałac Prezydencki, gdzie każdego dnia o godzinie 11:45 odbywa się uroczysta zmiana warty. Witam bardzo serdecznie w Peru, jestem z Polski. Bardzo miło było nas spotkać Polaków, jestem misjonarzem komunianinem, od 5 miesięcy jestem tutaj i myślę, że Państwo będą mieli spędzą mile czas w naszym Peru, no, bo teraz jest mój kraj. Mam tu zamiar być 4 lata. Dopiero wrócę do mojej kochanej Polski. Niedaleko placu de Armas znajduje się godny zobaczenia klasztor świętego Franciszka. Rzeźbę świętego biedaczyny z Asyżu ustawiono w głównym ołtarzu, a na chórze, który gromadzi zakonników, podziwiać można potężny obrotowy pulpit, na którym kładzie się księgi liturgiczne. W klasztornej bibliotece przechowywane są bezcenne zbiory ksiąg z zakresu historii, geografii, jak również innych dziedzin życia. W podziemiach klasztoru można zwiedzić katakumby ze szczątkami około 70 tysięcy ludzi, których szkielety są ułożone w równe rzędy, osobno czaszki i osobno piszczele. Na obrzeżach miasta Limy, ponad urwistym zboczem Oceanu Spokojnego, znajduje się Plac Zakochanych, pośrodku którego postawiono rzeźbę przedstawiającą wyobrażenie cielesnej miłości. Po długiej podróży na południe od Limy dotarliśmy wreszcie do najważniejszego na wybrzeżu Peru rezerwatu ptactwa i zwierząt morskich. Patrząc na ten urokliwy półwysep Paracas, zadziwia nas ogromny kandelabr, który posiada 100 metrów wysokości oraz 54 metry szerokości.
wyrzeźbiony został na twardym, piaszczystym podłożu. Do dzisiaj pozostaje zagadką, jak i kiedy został tutaj uczyniony. Może płaskorzeźby z Nazca pomogą nam zrozumieć ten przedziwny fenomen. Te wody oceanu wyrzucają na brzeg muszle, kraby oraz olbrzymie meduzy, które osiągają około 60 cm średnicy, a ich parzące czułki mają nawet metr długości. O tym miejscu mówi się, że to Galapagos, gdzie na przybrzeżnych wyspach gnieździ się mnóstwo ptaków, a ich bogate w azot odchody są od czasów prekolumbijskich wykorzystywane jako nawóz. Najczęściej spotkać tu można głuptaki, pelikany, pingwiny oraz flamingi chilijskie. O, to są pingwiny, ty. Takie fajetki, nie? Pelikany, a te ogromne kolonie ptaków zamieszkujące Islas Balestas oraz półwysep Paracas pozostawiły tam w ciągu wieków całe złoża odchodów wyprażonych w słońcu, miejscami zalegających warstwą o grubości do 50 metrów. Ta bogata w azot substancja, nazywana guano, znana jest już od czasów preinkaskich jako znakomity nawóz, a w połowie XIX wieku stała się głównym bogactwem eksportowym Peru. Ale duże, ale jest wielki. A tu jest mocno. Kwietnia do października wylatują tutaj kondory. Ogromne wrażenie zrobiły na nas uchadki kalifornijskie, nazywane lwami morskimi. Żyją one tutaj w Pacyfiku, w trzech izolowanych populacjach. U wybrzeży Ameryki, wokół wysp Galapagos oraz u wybrzeży Japonii. Uchadka to ssak morski, który osiąga długość do 2,5 metra oraz masę prawie 300 kg. Jest jednym z najeleganckszych płetwonogów. Jej sposób pływania przypomina lot pod wodą. Uchadka jest bardzo towarzyska. Żyje w koloniach liczących nawet tysiące osobników. Mimo walcowatego ciała, również na ziemi jest bardzo ruchliwa i potrafi się szybko przemieszczać. Odbija się przed nimi i za nimi płetwami, zachowując wyprostowane ciało. Potrafi nurkować na głębokość prawie 100 metrów i wstrzymać oddech na 15 minut. Przeciętny dorosły osobnik w ciągu dnia zjada ponad 30 kg pożywienia. Uzupełnia w ten sposób energię, jaką musi wydatkować w formie ciepła podczas pływania w zimnej wodzie. Każdy dorosły samiec ma wokół siebie harem złożony z kilku samic oraz ich młodych. Zadziwiają nas również liczne, pełne krabów kolorowe groty oraz ułożenia skał, które przypominają czasem różne zwierzęta. Odpływając z tych niezwykłych wysp Balestas, zachwycamy się na koniec przepięknym ułożeniem skalnym w kształcie trąby słonia. Jadąc drogą panamerykańską, otoczoną pustynnym płaskowyżem, po przebyciu 450 km na południe od Limy, docieramy wreszcie do Nazca. Świat nigdy nie słyszał o tym mieście, aż do 1939 roku, kiedy widok gigantycznych linii na ziemi, zauważalnych tylko z lotu ptaka, zdumiał przelatujących nad tym terenem pilotów. Rysunki z Nazca są najbardziej tajemniczym i imponującym zabytkiem dawnych kultur Peru. Linie układające się w gigantyczne wzory geometryczne i rysunki zwierząt wytyczone na pustynnym płaskowyżu można zobaczyć tylko z lotu ptaka. Składają się z ponad
800 linii, rozciągniętych na 500 kilometrach kwadratowych suchej, kamienistej równiny i tworzących 300 geometrycznych figur i około 70 wizerunków zwierząt lub roślin. Rysunki są ogromne, na przykład jaszczurka ma długość około 180 metrów, małpa z dziwacznie wygiętym ogonem około 90 metrów, skrzydła kondora rozpinają się na 130 metrów. Jest jeszcze koliber, pająk i tajemnicza postać z głową w kształcie kulistego akwarium, przypominająca kosmonautę. Wciąż zadajemy sobie pytanie, kto je wykonał, do czego służyły, po co zadano sobie tyle trudu w celu stworzenia czegoś, co można podziwiać tylko z lotu ptaka. Maria Reich, niemiecka matematyczka, która całe życie poświęciła studiowaniu wzorów na płaskowyżu Nazca, uważa, że większość rysunków jest dziełem kultur Paracas i Nazca z epoki od IX wieku przed Chrystusem do VI wieku naszej ery. Linie tworzą według niej swego rodzaju kalendarz astronomiczny. Powstało też wiele innych teorii dopatrujących się w liniach lądowisk UFO. Chodzenie po rysunkach jest zakazane i to tak bardzo, że ustawiono tutaj tablicę jako ostrzeżenie przed minami. W piątym dniu naszej pielgrzymki, we wczesnych godzinach rannych, udajemy się niewielkim samolotem do Puerto Maldonado. Jest to miasto położone w sercu ogromnej dżungli. Przed nami wielka przygoda, ale i wiele niebezpieczeństw. Dlatego potrzebne są szczepienia przeciwko żółtej febrze oraz malarii. Niemal połowę terytorium Peru zajmuje nizina Amazonki. Każdego, kto zawędruje w te rejony, ogarnia niewątpliwie wstrząsające poczucie przestrzeni i oddalenia. Przez pustkowia biegnie niewiele dróg, a w kilku miastach, które tu powstały, mieszka jedynie około 5% mieszkańców Peru. Założone na początku XX wieku Puerto Maldonado początkowo kwitło dzięki zapotrzebowaniu na kauczuk. Później przez pewien czas czerpało zyski z wycinania lasów, a obecnie zaopatruje kraj w złoto i ropę naftową. Miasto, którym czuć atmosferę pogranicza, rozwija się prężnie i jest największym portem departamentu Madre de Dios. Stąd niedaleko jest do granicy z Brazylią oraz z Boliwią. My jednak zamieszkujemy w sercu ogromnej selwy, czyli obszaru wiecznie zielonych lasów międzyzwrotnikowych, nazywanych popularnie dżunglą. Przebywanie tutaj staje się rozkoszą dla ducha, ponieważ żyjąc bez prądu oraz oddaleni od jakiejkolwiek cywilizacji, stopniowo nawiązujemy harmonię z całą przyrodą. Coraz wyraźniej zaczynamy słyszeć głosy ptaków, ale również maleńkich owadów. Nie dziwi nas już fakt, że właśnie tutaj do dżungli uciekają ludzie, którzy szukają szczęścia, a utożsamiając się z naturą, prowadzą żywot Tarzanów.
udając się w głąb dżungli do jeziora Sandoval, podziwiamy niezwykłą i tajemniczą przyrodę. Najpierw zatrzymują nas ogromne korzenie drzew drenako, które rozłożone w postaci cienkich płaszczyzn łatwo przenoszą poszczególne dźwięki. Droga, którą przemierzamy w gumowcach, jest pełna błota, dlatego że dżungla charakteryzuje się niespotykaną nigdzie pogodą. Kilka razy w ciągu dnia pada deszcz, po którym w przepięknej tęczy wychodzi słońce. To sprawia, że tutejsza roślinność przy 90% wilgotności znajduje niezwykłe warunki do swego rozwoju. Pośród wielu ptaków gnieżdżących się w gęstwinie drzew zanurzonych w wodach jeziora Sandoval naszą uwagę zwraca niespotykany u nas ptak o nazwie szańszun. Innym ptakiem, któremu przyglądamy się dłużej, jest aninga, nazywana popularnie szyją węża. Czarny ptak o żółtym dziobie to karakara. Jeziora pośrodku tej potężnej selwy pełne są różnorodnych gadów oraz ryb. Mając świadomość, że pływa tutaj ogromna ilość piranii, ryzykując z podniesioną adrenaliną wchodzimy do wody, wiedząc, że te żarłoczne ryby atakują tylko wówczas, gdy poczują krew ofiary. Udało się nam szczęśliwie popływać w wodach jeziora Sandoval, w słońcu oraz przypadającym deszczu, wiedząc zarazem, że to może tylko raz w życiu, w tak naturalnych warunkach, Bóg pozwolił nam zanurzyć swoje ciała. Prymitywne domki na palach spełniają oczekiwania każdego człowieka, który rozumie, że prawdziwym szczęściem jest życie zgodne z naturą. Kolorowe hamaki rozpieszczają nasze zmęczone ciała. Każdy domek posiada małą łazienkę z toaletą, a łóżka zabezpieczone moskitierami pozwalają spokojnie zasnąć, chroniąc przed robactwem i wężami. Jednak największym rarytasem są tutaj zdrowe owoce, bez nawozów i chemicznych oprysków. Soczysty, przepyszny pomarańczowy miąższ o smaku dojrzałej śliwki to owoc sapote. Spożywamy również sternfruc, czyli owoce gwiazdy. Marakuje są bardziej słodkie niż te sprowadzane do Polski, a owoc kokona jest po raz pierwszy w życiu przeze mnie tutaj kosztowany. Nikomu nie polecam. Bardzo niedobry, ale zdrowe. Także kokona. Dziękuję serdecznie. Bardzo milutka, niewielka małpka, która bez lęku w inteligentny sposób zabawia się z nami, ze względu na długie wąsy, nazywana jest tutaj chińskim cesarzem. Tukany to niezwykłe ptaki, których kolorowy dziób jest większy od głowy. Spacerują pomiędzy nami, świadome,
że to terytorium nie jest własnością ludzi, ale należy do świata fauny i flory. Poszukiwacze złota, mieszkając na specjalnych barkach, przekopują brzegi tej ogromnej rzeki, szukając tutaj bogactwa oraz szczęścia. Zwiedzając tubylcze osady, smakujemy owoc anony o przepysznym smaku, jednak ze względu na krótki czas przechowywania nie jest sprowadzany do Europy. A szkoda, bo nigdy nie jadłem czegoś bardziej smacznego. Pośród upraw widzimy owoce gwiazdy oraz kakaowiec, którego owoc wyrasta z drzewa i posiada w sobie małe ziarenka. Po wysuszeniu zostają zmielone i tak powstaje kakao. Te uprawy oraz produkcję czekolady zapoczątkowali Inkowie. Wysoko na drzewie dostrzegamy zieloną papaję. Każdy z tubylców, który pragnie zagospodarować dżunglę, jest zwolniony z płacenia podatku, pod warunkiem, że ta ziemia zacznie rodzić owoce i warzywa. Ogromne bananowce są tak mądrze zbudowane, że w czasie deszczu woda spływa specjalnym kanalikiem do środka, tworząc jej zapas na czas suszy. Cała przepiękna natura o różnych kolorach i odcieniach zieleni jest odbiciem piękna oraz mądrości samego Boga. Wszystko żyje i walczy o przetrwanie. Krocząca palma w ciągu swego życia przesuwa swoje korzenie do 2 metrów, szukając najlepszych warunków dla swego bytu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Z samego rana o godzinie 6:30 witam wszystkich tutaj z tej wioski, która jest położona w selwie, w ogromnej dżungli obok Puerto Maldonado. Przeżycia tak ogromne, że serce chciałby śpiewać tak jak te cudowne ptaki, które nas budzą już od godziny 4 rano. Obok ogromna rzeka, 500 metrów szeroka, która w tłumaczeniu na język polski nazywa się rzeką Matki Boga. Chciałbym podziękować Bogu za to, że nas tutaj mógł doprowadzić, za to, że możemy przeżywać te niezwykłe chwile, za to, że każdy z nas jeszcze bardziej dotknął Boga i pogłębił wiarę. I myślę, odjeżdżając stąd, wyniesiemy niezwykłe wrażenia, które pozostaną dla nas wiecznym wspomnieniem. Szczęść Boże, no witam Leszka i Józia. Jak tam samego rana? No, bardzo dobrze. Wyszliśmy na spacer, żeby zachować ten obraz tej pięknej selwy, tego prymitywnego tu, w tej puszczy, spokoju. Chciałoby się tutaj po prostu zostać na zawsze, żeby zachować to w pamięci, żeby uciec od tej cywilizacji, gdzie już jest gonitwa za wszystkim, za dobrym, tym najlepszym świata, a tu jest ten prymityw, gdzie można spokojnie Odpocząć. Duchowo człowiek się czuje tak wspaniale. I śpiewające ptactwo. To jest ważne. Słuchać tej przyrody, głosu, ptaków, zwierząt. No jest coś wspaniałego. No cieszę się. A słuchajcie, czy na przykład tutaj jest łatwiej kontemplować, modlić się, jakoś tak dosięgać Boga tutaj pośród tej pięknej natury? O wiele tak, bo jest ta cisza, jest ten spokój taki wewnętrzny. Nie ma stresu, nie ma tej tego nagłośnienia tej zewnętrznej. To jest taki spokój błogi. Można spokojnie się modlić, pójść sobie gdzieś, oddać się własnym myślom. No jest cudownie, wspaniale. No dzięki serdecznie. To błogosławię dalej.
No witam was, bracia. Tutaj przed nami Juziu i Karol. Z samego rana jeszcze nie mają koszul, ale na pewno są tacy odświeżeli duchowo. Może kilka słów teraz, tak na zakończenie naszego pobytu w dżungli. No niestety, ale musimy już wyjeżdżać stąd, a tak pięknie tu jest. Przeżywanie kolejnej wielkiej przygody rozpoczęliśmy 7 dnia naszej wyprawy, kierując się w stronę ruin Machu Picchu. Jadąc autokarem piękną trasą wzdłuż rzeki Urubamba na północny wschód od Cusco, po przebyciu ponad 80 km odwiedzamy miasteczko Ollantaytambo. Składa się ono z wąskich, brukowanych uliczek, przy których nieprzerwanie od XIII wieku toczy się życie. Wysoko nad nimi wznosi się potężna inkaska twierdza. Ollantaytambo było jednak przede wszystkim ośrodkiem religijnym, o czym świadczy świetność szczątków kompleksu kultowego, budowanego z kamieni świetnie dopasowanych do siebie, a czerpanych wysoko nad przeciwległym brzegiem Urubamby, 6 km od miasta. Witam serdecznie na ostatniej twierdzy Inków. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest świątynia Słońca. Była to ostatnia twierdza. Wysokość 2500 metrów nad poziomem morza, dlatego brakuje tlenu. Ale uczucie wspaniałe. Tron Słońca. Tutaj właśnie siadali władcy, głównie astronomowie, gdzie patrzyli i mówili, jakie jest Słońce, jaka jest pora roku. Także tu obserwowali całą dolinę, świętą dolinę, ponieważ ta dolina była tak żyzna, że rodziła złoto, czyli kukurydzę, która dla Inków była złotem, ponieważ dawała pożywienie. Do Peru warto pojechać choćby tylko ze względu na Machu Picchu, zagubione wysoko w Andach miasto Inków, które przez 400 lat porastała dżungla. Z Cusco, dawnej stolicy inkaskiego imperium, wyrusza codziennie kolejka, na którą miejsca trzeba jednakże rezerwować znacznie wcześniej. Pokonuje ona zbocza, na których biedota stawia domy. Z okien wagoników zagląda się im na podwórka, a maszynista ciągle gwiżdże, aby dzieci, psy i bydło w porę zeszli z torów. Jadąc kolejką, mija się rozległe doliny z polami kukurydzy, ziemniaków i bobu. Podziwia kwitnące żarnowce i płaczące wierzby nad wodą, a w dali zachwycają wiecznie ośnieżone szczyty andyjskie. Ponad 100-kilometrowy odcinek kolejka pokonuje około 4 godzin. Zanim jednak dotrze do stacji końcowej, zatrzymuje się na słynnym kilometrze 88. Tutaj wysiadają amatorzy górskiej wędrówki. Po przekroczeniu wiszącego mostu nad Urubambą udają się oni na stary inkaski szlak, który za 5 dni zaprowadzi ich na szczyt Machu Picchu. Nasza grupa, podobnie jak większość turystów, nie odrywając oczu od piękna otaczającej nas dżungli, spokojnie dociera do końcowej stacji, na której czekają już rzędy autobusów, gdzie krętą, pełną przepaści drogą dowożą wszystkich bezpiecznie pod same mury zaginionego miasta. Niezwykła sceneria, a także okoliczności odkrycia Machu Picchu
stanowiły przez lata podstawę dla tworzenia różnych teorii dotyczących tożsamości i roli tego miejsca. Nazywane zaginionym miastem Inków, zbudowane zostało w wyjątkowym miejscu, na wysokiej grani pomiędzy dwoma szczytami, Machu i Huayna Picchu, co znaczy w języku Kechua stary i młody szczyt, oraz nad urwistym wąwozem płynącej 400 metrów niżej rzeki Urubamba. Kiedy w XVI wieku to niezwykłe miasto zostało opuszczone przez mieszkańców, całkowicie o nim zapomniano. Było tak dobrze ukryte w tropikalnej dżungli, że nawet hiszpańscy konkwistadorzy nigdy nie zdołali do niego dotrzeć. Odkrył je dopiero w 1911 roku amerykański historyk i archeolog Hiram Bingham, który przybył do Peru w celu odnalezienia ostatniej stolicy państwa Inków, Vilcabamby. Badania dowiodły, że Machu Picchu, założone w drugiej połowie XV wieku, było jedną z wielu królewskich posiadłości, gdzie łagodny klimat Doliny Urubamby dawał mieszkańcom możliwość schronienia się przed ostrymi andyjskimi zimami. Witam serdecznie na niezwykłym miejscu, Machu Picchu. Myślę, że jest to jeden z największych cudów świata. Jest wiele pytań. Wiadomo, że w 1911 roku amerykański uczony odkrył te ruiny. Pomiędzy nimi odkrył także świątynię, 140 mumii. Nie odkrył złota, był oskarżany o to, że ukradł razem z tymi naukowcami, których ze Stanów Zjednoczonych sprowadził. Miejsce, gdzie mieszkało ponad 1000 osób. Byli tutaj kapłani. Było to całe miasto, gdzie w ciągu 3 dni potrafili przekazać wiadomość na odległość 1000 kilometrów. To wszystko, co tutaj widzimy, to budowle pochodzące z XV wieku. Nie wiadomo kiedy Inkowie stąd się wyprowadzili. Jest to zagadka, na którą wszyscy naukowcy próbują odpowiedzieć. Wiemy tylko, że to, co tutaj jest, całe tarasy, które służyły do uprawy, świątynie, domy, to było miasto zaginione, które dopiero w XX wieku zobaczył człowiek. I my mamy okazję to zobaczyć. I tę całą naszą radość, ten entuzjazm przekazujemy łącznie z tym słońcem i z nowym Machu Picchu, który ma 2400 metrów. To niewielkie miasto możemy podzielić na dzielnice robotników i uczonych, jak również Atlahasi, gdzie mieszkała większość ludności Machu Picchu. Mieściły się tutaj m.in. warsztaty produkujące ceramikę i tkaniny. Na północnym krańcu miasta znajdował się ważny kompleks świątynny poświęcony kultowi Pachamamy, czyli Matki Ziemi. Pośrodku niego wznosi się duży, naturalny blok skalny, otoczony szczególnym kultem, a potocznie był nazywany żołądkiem kondora. Powyżej świątyni Pachamamy znajduje się półokrągła wieża tworząca świątynię słońca, gdzie okna wskazują dokładnie poszczególne pory roku, a kiedyś określały również porę zasiewów. Poniżej widzimy sieć niewielkich kanałów i kaskad wykorzystywanych przy obrzędach kultu wody. Dalej na północ znajduje się najważniejszy kompleks zabudowań Machu Picchu, będący najprawdopodobniej rezydencją rządzącej w mieście elity polityczno-religijnej. I z tego powodu nazywany jest Pałacem Królewskim. Po minięciu tak zwanego Domu Kapłana dochodzimy do świątyni Trzech Okien, zbudowanej z dużych bloków kamiennych i ozdobionej 3 trapezoidalnymi oknami typowymi dla architektury inkaskiej.
Obok niej znajduje się budowla zwana główną świątynią, a jej ściany dekorowane są niszami. W górnej części miasta znajduje się Intihuatana, co w języku keczua znaczy słup, do którego przywiązane jest słońce. Ten czworoboczny, monolityczny ołtarz, wykuty w naturalnej skalnej wychodni, jest obiektem otoczonym największym kultem. Jego centralny filar służył Inkom jako gnomon w trakcie obserwacji ruchów słońca i gwiazd na nieboskłonie. Machu Picchu stanowi prawdziwe arcydzieło sztuki planowania i wznoszenia miast. Niezbyt wysokie budowle doskonale współgrają z otaczającym je górskim krajobrazem. Ogromny kamień, przypominający kształtem świętą górę, zgodnie z wierzeniami wschodu, nadal stanowi jeden z siedmiu czakramów naszej ziemi. Energia ta ma powodować pewną harmonię w umyśle człowieka, poprawiać koncentrację, ułatwiać medytację i osiąganie wyższych stanów świadomości. Za niedługo minie 100 lat od czasu odkrycia tego niezwykłego miasta. Wciąż prowadzone są nowe badania, jednak nikt nie potrafi do końca odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę mogło być to miejsce. Spotkanie z historią Inków pozostawiło w naszych sercach pytanie, co mogło być powodem, że nagle to piękne miasto zostało przez nich opuszczone. Może jakaś zaraza albo walki plemienne? To pytanie pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Jadąc kolejką z Machu Picchu do miasta Cusco, przez kilka godzin wpatrujemy się w piękno natury, niezniszczone jeszcze przez naszą postępową cywilizację. Czas naszej podróży umilany jest poprzez tańce, zabawy oraz pokazy mody. Zmiany klimatu w tym rejonie są tak gwałtowne, że po ogromnym upale, który towarzyszył nam przy zwiedzaniu Machu Picchu, po drodze do Cusco doświadczamy opadów śniegu. Wieczorem, po kilkugodzinnej podróży specjalnym turystycznym pociągiem docieramy wreszcie do 350-tysięcznego miasta Cusco, leżącego na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. Ten niepozorny chodnik z szerokością niewielkiej rzeczki stanowił kiedyś główne wejście do miasta. Obecnie sercem Cusco jest arkadowy plac de Armas, przy którym zbudowano w XVI wieku przepiękną katedrę. Świątynia ta jest jednym z najznakomitszych w mieście zabytków sztuki czasów kolonialnych, gdzie połączono estetykę europejską z andyjsko-indiańską. Na stromych i wąskich uliczkach tegoż pełnego uroku miasteczka można i dzisiaj spotkać wiele osób, które jako potomkowie Inków posługują się językiem keczua.
Po kolacji pełnej peruwiańskiego folkloru wczesnym rankiem odwiedzamy resztki inkaskiej świątyni Coricancha, która zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1650 roku stała się fundamentem obecnego kolonialnego kościoła świętego Dominika. Coricancha w języku kaczuła znaczy złoty dziedziniec, gdyż kiedyś jego mury pokryte były 700 płytami ze szczerego złota o łącznej wadze prawie 1500 kg. Na tym miejscu przechowywane były również zmumifikowane ciała Inków, które codziennie wynoszono na otwartą przestrzeń i składano szczątkom zmarłych ofiary z żywności i napojów, a następnie rytualnie palono. Na wewnętrznym dziedzińcu stoi ośmioboczna studnia, niegdyś pokryta warstwą litego złota. Pomiędzy dwoma największymi świątyniami, Księżyca i Gwiazd, umieszczono świętą Różę z Limy, patronkę Peru. Odwiedzamy też świątynię Księżyca, w której specjalnie ukształtowane okna astronomiczne przepuszczały promienie słońca, wyznaczając dokładnie pory roku. Na zewnątrz świątyni ciągnie się idealnie gładki 6-metrowy mur, nietknięty żadnym z licznych trzęsień ziemi, gdzie największe w 1950 roku w 50% zniszczyło obiekty inkaskiej budowli. Wysoko ponad miastem Cusco znajduje się głowa Pumy, na której obecnie stoimy. Jest to najwyższa część gigantycznej twierdzy o nazwie Sacsayhuaman, co znaczy zadowolony sokół. Budowało ją 20 tysięcy ludzi przez okres 10 lat. To właśnie tutaj, w 1536 roku, Inkowie stoczyli największą bitwę z Hiszpanami. Obecnie możemy zobaczyć tylko 1/5 dawnej zabudowy, ponieważ po upadku twierdzy Hiszpanie używali tutejszych kamieni do budowy kościołów oraz domów w Cusco. W 1980 roku przybył tutaj, gromadząc ogromne tłumy, ojciec święty Jan Paweł II, gdzie na szczycie tej góry zbudowano dla niego potężny ołtarz. Zygzakowate ułożenie tych ogromnych, kilkutonowych bloków skalnych pomagało bardzo skutecznie bronić fortecy. Przypatrując się jednak bliżej tym pozornie chaotycznie poukładanym skałom, można dostrzec wzory zwierząt i ptaków. Na szczycie tej ogromnej warowni znajdowała się wieża ciśnień, a w ostatnim czasie na wzór brazylijskiej statui z Rio ustawiono i tutaj ogromny posąg Chrystusa Zbawiciela. Bardzo biedni mieszkańcy Peru oferują turystom szeroki wachlarz wyrobów wełnianych z lamy oraz alpaki. Na drogach, które stanowią szlaki turystyczne, stoją gotowi do zdjęć potomkowie Inków, którzy hodując niespotykane w Europie lamy, wikunie czy też alpaki, wykorzystują je jako turystyczną atrakcję oraz modele do zdjęć. Miejsce związane z inkaskim kultem wody to obecne ruiny Tambo Machai. Ta wspaniale wyrzeźbiona łaźnia rytualna posiada źródlaną leczniczą wodę, która spływa po wygładzonych kamieniach do nisz, a później do niewielkiej sadzawki. W oddali rozpościerają się ruiny twierdzy Pucopucara, co znaczy czerwony fort, gdzie do dzisiaj nie wiadomo, jakie było przeznaczenie tej budowli. 4 kilometry od Cusco, po lewej stronie drogi schodzącej z Tambo Machai, znajduje się niewielki, lecz fascynujący zabytek kultury Inków, nazywany Cuenco,
Jest to wapienna skała, pocięta niszami i zygzakowatymi stopniami, po których podczas obrzędów spływała krew ofiarna. Wracając do Cusco, z naszej wyprawy do Sacsayhuaman zatrzymujemy się przy kościółku świętego Krzysztofa. Piękny widok na całe miasto Cusco jeszcze bardziej nas pobudza, aby przez ofiarę mszy świętej podziękować Bogu za to, co wciąż dla nas przygotowuje na tej niezwykłej trasie 20-dniowej pielgrzymki po Ameryce Południowej. W 9 dniu naszej pielgrzymki opuszczamy Cusco, udając się na południowy wschód Peru, w stronę jeziora Titicaca. Zatrzymujemy się w niewielkiej gospodzie, podziwiając nieznane w Polsce przesympatyczne zwierzęta. Tutaj przed nami maleńka wikunia. Wikunia to jest rodzaj lamy z taką inną trochę szyją. Bardzo lubi mleczko, sobie wolą ją wikuńka. No proszę bardzo, proszę. Także cała moja poranna porcja poszła teraz do wikuń. Ale fajnie tutaj jest, no. No pięknie, a je wikuńka. A proszę. Przed nami ten maleńki baranek to alpaka. Większy to wikunia, a w oddali widzimy lamę. Kochaniutkie, to jest wikunia, to jest alpaka. Ponad 100 km od Cusco, spinając się serpentynami w stronę miasta Puno, dojeżdżamy do ośnieżonego szczytu wzniesienia na wysokości 4335 metrów nad poziomem morza. Jak czujecie się na tej wysokości? Bardzo na tej wysokości super. Proszę, nam nie przeszkadza. Przecież dają nam bez przerwy do picia kokę. I rzeczywiście, na tych wysokościach liście koki są najlepszym lekarstwem dla turystów oraz tubylców. Południowo-wschodnią część Imperium Inków stanowiło Collasuo, nazwane tak od wojowniczego ludu Collas. Dostojnicy tego ludu byli grzebani w chulpas, czyli grobowcach w postaci wież budowanych z ułożonych warstwami potężnych bloków kamiennych. Tilustani to miejsce, cmentarzysko dla ludów przedinkaskich. Ludów, które tutaj żyły 2000 lat przed naszą erą. Przed nami widzimy chulpę, wieżę, grobowiec. Chowano zmumifikowane zwłoki w ziemi, a ta wieża najwyższa, która jest przed nami, stanowiła tylko pomnik, ozdobę. To był prawdopodobnie grobowiec władcy, króla, dlatego że znaleziono wspaniały sufit wykonany ze srebra, ponad 1000 części wykonanych ze srebra. Hiszpanie, kiedy tu przyjechali, zrabowali to i zniszczyli te grobowce, te chulpy, ponieważ szukali drogocennych rzeczy. Szukali srebra, szukali złota, myśleli, gdzieś tam między tymi kamieniami jest odkryte. Miejscowienie tego cmentarza jest też charakterystyczne. Między górami, niziną, a jeziorem. Jezioro, woda, życie, równina, na której można uprawiać plony i góry, które są święte. Na kamieniach tychże grobowców widzimy wyrzeźbione wizerunki jaszczurek oraz węży, co świadczy o tym, że właśnie te gady odgrywały znaczącą rolę w obrzędach religijnych ludów przedinkaskich. Okazuje się, że tutaj na tym małym wzgórzu, niejako wchodzącym w jezioro Umayo, zachowały się najokazalsze w całym Peru grobowce chulpas, które mają około 12 metrów wysokości, a w tym ponurym otoczeniu wyglądają niezwykle imponująco. Jadąc drogą w stronę jeziora Titicaca, mijamy niewielkie osady, gdzie w prymitywny sposób
tubylcy uprawiają ziemię, korzystając z jej owoców na miarę europejskiego średniowiecza. Jesteśmy tutaj w wiosce indiańskiej. Spożywamy ziemniaki i serek. Wszystko jest tutaj pieczone, wykorzystując łajno tutaj zwierząt. Jednak wiemy, że jesteśmy częstowani z takiej wielkiej życzliwości. Chociażby brało może jakieś obrzydzenie, to cieszymy się gościnnością tych ludzi, którzy nas tutaj przyjęli. Dlatego dziękuję. Tak, teraz ksiądz Kazimierz pracuje w bocie czoła. Ale jakim tempem, o, aż pod nóg kapie, obciera się. Dobrze idzie, o! I sąsiad ucho dostał. Po kilku godzinach jazdy autokarem wreszcie docieramy do XVII-wiecznego miasta Puno. Ciasne ulice wypełniają riksze i stragany, a w okresie zimowym od czerwca do sierpnia temperatura może spadać znacznie poniżej zera. Z tego miasta, które jest główną przystanią nad jeziorem po peruwiańskiej stronie, wyrusza się na interesujące wodne wyprawy. Ich celem są przede wszystkim rozrzucone po jeziorze pływające wyspy z trzciny, skonstruowane przez Indian Uru, którzy żyją na nich tak samo jak przed wiekami, nie ulegając wpływom zewnętrznym. Jezioro Titicaca, największe z wysokogórskich jezior na świecie, a zarazem najwyżej położone jezioro żeglowne, do tego największe jezioro Ameryki Południowej, leży w głębi wśród andyjskiego płaskowyżu na wysokości 3820 metrów nad poziomem morza. Powietrze na tej wysokości jest niezwykle czyste, także horyzont zdaje się oddalać w nieskończoność, a głębokie wody jeziora w ostrym świetle słońca stają się intensywnie błękitne. Proszę Państwa, jesteśmy na pływających wyspach. Uros. Tutaj żyją ludzie posługujący się językiem Aymara. Tych wysp pływających w tej chwili jest 35. Ale w tej okolicy, gdzie my jesteśmy, jest 15. Chaty zmienia się co 3 lata. Te, które widzicie, w których oni mieszkają. A co 3 miesiące nakłada się nową warstwę trzciny. Na jednej z wyspy żyje od 3 do 10 rodzin. Wszystkich ludzi żyjących na tych wyspach jest około 800. Nie płacą podatków. Państwo im pomaga. Niech zobaczycie nawet baterie słoneczne, gdzie niegdzie są. Mają szkołę podstawową na jednej z wysp, a do szkoły średniej już muszą dojeżdżać do Puno. Wszystkie dzwony biją, wszystkie dzwony biją, bim bam bom, bim bam bom. Wszystkie dzwony biją, bim bam bom, bim bam bom. Wyjątkową rolę w życiu mieszkańców wysp odgrywa trzcina totora, rosnąca bujnie na płyciznach jeziora. Indianie wytwarzają z niej wszystko, od domostw i łodzi po pamiątki dla turystów. Totora zawiera również dużo wapnia i żelaza, co sprawia, że jedzona i żuta przez tubylców
gwarantuje zdrowe zęby i kości. Ku naszemu zdziwieniu na tych pływających wysepkach bardzo sprawnie działa również poczta, z której chętnie korzystamy, aby przesłać pozdrowienia do Polski. Wyspy są zbudowane z wielu warstw trzciny. Kiedy gnije dolna część, na wierzchu kładzie się nową. Podłoże jest miękkie i gąbczaste, trzeba więc stąpać uważnie. Z gęsto splatanej trzciny Indianie budują łodzie w kształcie kanoe. Dobrze zbudowana łódź może przewieźć całą rodzinę i powinna służyć przez 6 miesięcy. Jezioro Titicaca, jako największy akwen wodny Ameryki Południowej, posiada 90 km szerokości, 190 km długości, a głębokość dochodzi do 300 metrów. Stanowi zarazem naturalną granicę z Boliwią, której piękno razem z Brazylią i Argentyną zobaczymy na kolejnym reporterskim filmie z Ameryki Południowej. A tymczasem nasz autobus z grupą niespełna 30 pielgrzymów po 9 dniach opuszcza Peru, przekraczając granicę z Boliwią.